Zobaczcie, tak wygląda, to jest efekt naszej polskiej demokracji, czyli najbardziej skurwysyńskiego kapitalizmu, jakiego doznaliśmy i jaki tylko znamy. Słuchajcie, decyzja jednego człowieka, który obraził się na mieszkańców Bielawy, kończy się tak. Ludzie, którzy nie chcieli wchodzić, nie chcieli płacić za przejście tamtym pomostem, zostali ukarani, że pan wydał decyzję, spuścił ze zbiornika wodę. I słuchajcie, za rok albo za dwa to będzie totalna ruina. Tego już się nie da odbudować. To jest no po prostu brak słów. Te miejsce, zwróćcie uwagę, pokaż panoramę. Jedno z najładniejszych miejsc w okolicy. Ślęża, proszę bardzo, widać Ślęża. Dzierżoniów, Świdnica, niedaleko jest Wielka Sowa. To powinna być perełka, tu powinno wszystko żyć, tu powinno wszystko działać, ale nie. Jeden pan, jeden kacyk wydaje głupie polecenie, wpuszcza wodę, niszczy taki zbiornik i nie ma na niego mocnych, słuchajcie. Czyli to, co kiedyś wam mówiłem właśnie o tej demokracji, którą my mamy, pseudodemokracji. Słuchajcie, tak to się kończy. Jedna osoba, jeden człowiek związany z kasą, z lobby jakimś politycznym, decyduje o losach kilkudziesięciotysięcznego miasta. No to jest po prostu masakra. Słuchajcie, ja to pamiętam jako dziecko, ten zbiornik. Tu całe rodziny przyjeżdżały, tu pływały łódki, tu pływały kajaki. Także obraz jaki jest, taki widzicie. Chciałem wam pokazać miejsce, gdzie przed chwileczką byliśmy. Tu panorama. Komin, elektrociepłownia. W drugą stronę teraz tu pokazuj. Chodnik, który znajduje się pod nami, prowadzi do lotniska. Właśnie pas startowy po niemiecki znajdował się dokładnie w tym miejscu. Mariusza to coś zaatakowało niedaleko tu. Na jego prośbę, tak już wcześniej powiedziałem, nie będziemy miejsca dokładnie wskazywali. Ale chodnik i sztolnia wyryta w tamtej górze. Nawet widać, jak się układa linia lasu. Tam dokładnie się znajduje. W drugą stronę, jakbyśmy pojechali, znajdują się dwa pionowe głębokie szyby. I to, co ludzie opowiadają, że właśnie z zakładów można było wyjść w tej górze, ja jestem pewny na 100%, że to połączenie istniało. Także po raz kolejny zaznaczę, mamy teraz układ niesamowity. Jako jedyni będziemy mieli prawdopodobnie dojście do dokumentów, które świadczą o tym, że to wszystko tu istniało jeszcze w 1938 roku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.